Bardzo proszę, pani radna Jaszczuk. Panie przewodniczący, pani prezydent, szanowni państwo. Mieszkańcy osiedla 30-lecia, dobrze, że jest z nami tu obecny pan przewodniczący rady osiedla 30-lecia, zwrócili się do mnie w ubiegłym jeszcze tygodniu z prośbą o kontynuację prac związanych z remontem ulicy Powstańców Warszawy. Przypominam i tutaj dziękuję bardzo w imieniu mieszkańców tego osiedla, pani prezydent, za realizację częściową tego remontu. Przypominam, że pozostał jeszcze, patrząc od strony Wojsk Łabickiej, prawy pas, który no, wymaga bezwzględnie remontu. Kolejnym problemem, który poruszali mieszkańcy osiedla 30-lecia, to również ten problem jest znany panu prezydentowi Górnemu. Przypominam, że mieszkańcy apelowali o utworzenie zatoki parkingowej, również patrząc tutaj od Wojsk Łabickiej, pomiędzy Biedronką a sklepem piekarnią Grela. Jest to odcinek bardzo niebezpieczny, który stanowi ciąg komunikacyjny pomiędzy ulicą Wojsk Łabicką a Powstańców Warszawy. Zdaję sobie sprawę osobiście, że jeżeli chodzi o bieżący rok, to trudno tutaj wymagać od pani prezydent, jak również podległych służb, być może realizacji tego wniosku, ale nawiązując do wystąpienia swojego kolegi radnego Czecha, o ile powstaną oszczędności po przetargach. Oczywiście myślę, że zbilansowanie tych oszczędności to nie może być kwestia miesiąca, tylko jest to proces może troszeczkę bardziej długotrwały. I o ile znajdą się dodatkowe środki, zwracam się z gorącym apelem do pani prezydent, żeby między innymi te oczekiwania mieszkańców zrealizować. Bądź zaplanować, o ile takich możliwości nie będzie, na przyszły rok w budżecie. Kolejną sprawą, pani prezydent, którą chciałam poruszyć, jest temat, po raz kolejny zgłaszam i uważam, że to jest również niezbędne do realizacji, zagospodarowanie parku międzyosiedlowego. Naprawdę to jest też wizytówka, to jest też centrum miasta, położenie między dwoma, jednymi z największych osiedli, osiedla 30-lecia i osiedla Kościuszki. Wiadomo, jaką mamy sytuację finansową w budżecie naszego miasta, więc można ten proces rozpocząć od drobnych kroków, z tym, że musi istnieć plan. Być może zasadne by było przygotowanie jakiegoś określonego planu. Jeżeli państwo pozwolicie, to kolejny temat, który chciałabym poruszyć, może tak skrótowo również do pani prezydent. Omawialiśmy w dniu wczorajszym na Komisji Budżetu informacje odnośnie podsumowania działalności spółek za 2009 rok, spółek komunalnych. Osobiście jestem bardzo usatysfakcjonowana dodatnim wynikiem większości spółek, aczkolwiek nieco zaniepokojona tym wynikiem ujemnym, jeżeli chodzi o CLA i PUL. Z tym, że pani prezydent, bardzo, oczekiwania, myślę, że mieszkańców, również tu odwołam się do oczekiwań mieszkańców, są takie, aby jednak prowadzić politykę taką miasta, aby nie dopuszczać do drastycznego wzrostu mediów. Stąd też uważam, że większy nacisk w spółkach gminnych nie powinien być ukierunkowany na wygospodarowanie jak największego zysku, a na nie tylko prace inwestycyjne, jak również remontowe. Mówię tutaj o dofinansowaniu i remontach instalacji wodociągowych, czy chociażby linii przesyłowych. Dzięki temu w moim przekonaniu zdecydowanie straty na przesyle będą mniejsze, a co w konsekwencji będzie pozwalało na hamowanie procesu, być może i koniecznego wzrostu poszczególnych mediów. Ze swojej strony dziękuję. Radna Jaszczuk, osiedle 30-lecia, prośba o kontynuację prac na ulicy Powstańców Warszawy, parking przy piekarni. No jest to, potem pani przy drugiej interpelacji nawet mówiła, że są to wydatki, że jeżeli powstaną oszczędności poprzetargowe, więc to przyjmujemy to bardziej jako tytuł do prac nad budżetem 2010, natomiast
kwestia tych oszczędności poprzetargowych, to jest kwestia właśnie ile ich będzie i dyskusji wszystkich radnych, na co to przeznaczyć. Natomiast jeżeli chodzi o park międzyosiedlowy, to no, na ten rok mamy tylko środki na utrzymanie bieżące i to pamiętajmy Państwo, że nieco uszczuplone w ferworze prac nad uchwaleniem budżetu, natomiast no, jakieś wydatki o charakterze inwestycyjnym niestety również albo z oszczędności, albo przyszły rok. Natomiast oczywiście taki plan można stworzyć i taką mapę drogową, żeby po prostu w jakimś tam okresie mieć perspektywę, że to trzeba rzeczywiście zrobić, bo parki są ważnym miejscem odpoczynku, rekreacji, również wizerunku miasta. Jeżeli chodzi o zaniepokojenie wynikami ujemnymi spółek, szczególnie CLA, chcę powiedzieć, że ten wynik ujemny na poziomie 500 tysięcy to jest dokładnie tyle, ile CLA zapłaciło w ramach leasingu na odnowienie taboru przy zakupy taboru. Pamiętajmy, że płacimy w tej chwili, CLA płaci za lata odkładania decyzji odnowienia taboru, bo po prostu tego procesu już nie można nie kontynuować. To musi być kontynuowane. Natomiast w tym roku, bodajże w lipcu, kończy się większość rat leasingowych dla CLA, tak Panie Prezesie, i albo CLA odetchnie i będzie, prawda, zbliżało się z wynikiem do zera czy do jakiegoś niewielkiego plusa, albo podejmiemy decyzję o kolejnych odnowieniach taboru i wtedy no ten minus jakiś może być, ale nie jest to minus z przejedzenia, z rozrzutnego gospodarowania groszem spółki, tylko po prostu z troski o nadanie trwałej perspektywy istnienia i rozwoju tejże spółki, która świadczy przecież tak ważne zadania publiczne. Natomiast jeszcze Pani Radna tutaj dodała, że powiedzmy spółki nie powinny generować maksymalnego zysku i ja się o tym zgadzam. Natomiast nie wiem, czy powiedzmy umknęło to może uwadze Pani Radnej podczas prezentacji tego materiału o wynikach spółek przez Pana Dyrektora Głębiowskiego, że spółki mają przychody nie tylko z podstawowej działalności i w związku z tym, jeżeli jest jakiś plus, to dzięki temu, że spółki nie czekają, że będą miały przychody tylko z podstawowej działalności i to dzięki temu w twardych rokowaniach między Panią Prezydent a prezesami spółek, gdzie trzeba było niepopularne decyzje, na przykład o zmianie taryf podejmować, to propozycje były powiedzmy na poziomie 12 czy 15%, a skończyło się na pojedynczych procentach właśnie dzięki tej nadziei uzyskiwania przychodów jeszcze z dodatkowej działalności. I myślę, że ten kierunek działalności spółek powinien być kontynuowany. Natomiast ta dodatkowa działalność ma to do siebie, że w jednym roku powiedzmy są większe szanse na przychody z tej dodatkowej działalności, a z drugiej są mniejsze. Ale rzeczywiście nie jest podstawowym celem funkcjonowania tych spółek generowanie maksymalnego zysku, a jak najlepszej jakości zaspokajanie potrzeb społecznych. I oczywiście nie generowanie strat, żeby te spółki sobie same bez pomocy miasta radziły, a nawet były w stanie, jak trzeba, odprowadzić dywidendę.